Mariusz Olkiewicz i TKH.pl. Znajdujemy się w Warszawie przy okazji kręcenia trailerów do gal KSW 51-52. Jest z nami bohater tej drugiej gali, która odbędzie się 7 grudnia w Gliwicach. Artur Kornik-Sowiński. Witam serdecznie. Witam. Artur, no szczerze powiem Ci, że nie spodziewałem się takiego wyboru ze strony KSW. Raczej spodziewaliśmy się Polaka, no Leszek Krakowski, może Grzegorz Szulakowski. Bo wiem, że no był gdzieś taki pomysł, żeby któryś z tych panów był kiedyś tam twoim rywalem i dlaczego do tego nie doszło i dlaczego jest teraz taka, nazwijmy to, nagła zmiana? To znaczy wcześniej miałem się bić rzeczywiście z Leszkiem Krakowskim, no i tak myślałem, szczerze mówiąc, że do tego dojdzie, że wrócimy do tej walki po prostu po walce z Normanem, bo tak trochę, nazwijmy to, olałem Leszka na rzecz Normana. Nie myślałem, że do tego wrócimy, ale no widać jakoś, nie wiem, może Leszek albo kontuzję ma jakąś, albo coś z KSW w sprawach kontraktowych nie poszło tak. No w każdym razie walczę z Brazylijczykiem. Mm-hmm. Vinicius Borer, były rywal Roberto Soldicza. No, nie chcę nazywać go kolejną ofiarą mistrza kategorii półśredniej, no ale... Ale tak trzeba, no jakby polowanie trwało, Roberto nie był w najlepszej dyspozycji, pamiętamy wszystko, że jednak zbierał, chciał za wszelką cenę go znokautować, no udało mu się, ale te próby były podejmowane wielokrotnie, natomiast ja nie o tym bardziej jak do tego doszło, że to Vinicius Borer będzie twoim rywalem, ponieważ no, zawodnik na oko wygląda zupełnie na kategorię lekko, wyglądał jak on jak 7-7, albo bardziej zawodnik nawet może wyższej dywizji, tak jak go pamiętam, czy macie pewność, że to będzie, że on zejdzie do kategorii lekkiej, czy przede wszystkim jest to jego debiut w kategorii lekkiej, czy on już walczył w tej dywizji? Z tego co się zorientowałem, to walczył, ale też jak się dowiedziałem, że to będzie to właśnie Borer, to pierwsze co pomyślałem, że no to przytulimy jeszcze 30% jego garzy za to, że nie zrobi wagi, na co Wojek powiedział, że nie, on zrobi wagę, bo to naturalny lekki, więc wierzę w to, że wagę zrobi, jeżeli nie zrobi, nie ma problemu. No tak, wiesz jaki jest na niego plan tak naprawdę, no ale jakbyś sięgnął pamięcią, kiedy ostatnio rywala znokautowałeś, tak? No nie może nie w stylu Roberto, bo to ciężko, ale w ogóle. Nie, no to już dawno, wiesz, bo podłączyłem Chlewickiego, ale to i tak nie był nokaut, bo padł i tam summa summarum było poddanie, więc no dawno, więc chętnie powtórzę, wiesz, wrócę do tego. Ale nie, no też bądźmy szczerzy, no ja nie mam takiego uderzenia jak Soldicz, nie oszukujmy się. Soldicz musiał naprawdę dużo tych uderzeń zadać, żeby go znokautować. To też nie jest tak, że teraz będę marzył, że znokautuję go jednym ciosem. Jeżeli Soldicz tego nie zrobił, no to mi będzie na pewno trudno, aczkolwiek do każdy scenariusz biorę pod uwagę. No, w mojej głowie no, najczęściej to kończę póki co przez ciosy. Cieszy, że ponownie Gliwice? Tak. No to ja tak byłem napalony na te gale na Śląsku, w końcu KSW zrobił najpierw w Katowicach, potem teraz z Gliwice, no i znowu wracamy do Gliwic. Super, bo ta hala jest świetna, ludzie, no wiadomo, to praktycznie moi znajomi, no bo jestem chyba jedynym jestem zawodnikiem ze Śląska, zakontraktowanym przez KSW, dlatego liczyłem na to, że dostanę angaż na tej gali, no i bardzo się z tego cieszę. Słuchaj, no żeście, nie wiem, żeście się umówili, ale generalnie z najlepszej kategorii, jaka była w KSW, zrobiliście najgorszą. Nie wiem, trzeba teraz porównać 6-6 już tylko chyba do 9-3, no bo chyba tam jest taka bieda. Nie mówię o poziomie sportowym, tylko o liczbie zawodników. Wyczyściliście park piórkowy całkowicie. Ty wchodzisz, Roman wchodzi, Marcin Wrzosek wchodzi, a Borys Mańkowski schodzi. I zrobiliście tak naprawdę najmocniejszą teraz kategorię z piórkowej na lekką w duecie z Borysem. Powiedz, jak ty widzisz teraz rozwiązania w kategorii piórkowej z kolei? O to chciałbym cię zapytać, bo mamy tak. Pejcza, który walczy z Krzyśkiem Klaczkiem. Jeżeli wygra, no to tak naprawdę jest pretendentem gotowym, no bo nie ma innych opcji. Jest Torres i Salin. No powiem tak. I Krzysiek Klaczek oczywiście. Pierwsze, co zaznaczę z kategorią lekką, to ja poszedłem do kategorii lekkiej, jak to jeszcze nie było modne. Jesteś hipsterem kategorii lekkiej. Dokładnie. Ja tutaj to zapoczątkowałem. Ale tak wracając do piórkowej, no tak, no, zrobiło się tam pustawo. Wiesz, to zestawienie z Klaczkiem w ogóle i inaczej, walka z Klaczkiem, która będzie walką determinującą zawodnika do tego, czy będzie walczył o pas, no moim zdaniem to jest błąd, no bo... Chyba tylko jednostronnie, myślę, że przy Filipei przy 2-0 myślę, że będzie rozpatrywany, bo nie będzie innych opcji. Tylko szczerze mówiąc, myślę, że dostanie innego zawodnika niż Klaczek, bo absolutnie Klaczek jest bardzo dobrym zawodnikiem, tylko on się jeszcze nie pokazał na KSW. On zawalczył póki co jedną walkę z Wrzoskim, którą wziął na zastępstwo. Ja bym go chciał zobaczyć naprawdę, no teraz zawodnikiem, który, nie wiem, ma
który nie będzie od razu wyrzucany do walki o pas, tak? No ale rzeczywiście on troszkę... No to jest chyba właśnie ta bieda tej dywizji. Troszkę właśnie jest bieda w tej dywizji, no i to takie no, zestawienie, no musi być, no. A jak sądzisz, co się wydarzy w takim razie na szczycie tej kategorii? Bo chodzi mi o Saladina i nie jego następną walkę, tylko chodzi o to, czy Saladin będzie czekał na kolejnych rywali dorzucanych mu tak naprawdę bez drabinki, no bo tak to będzie wyglądać, jeżeli to Page wygra, no to jest jakaś opcja, no ale to jest jedna z opcji. Nie wiadomo, oczywiście to się potoczy, więc wybiegamy daleko do przodu, ale sądzisz, że Saladin zrobi podobny ruch jak Mateusz, tylko w drugą stronę, czyli pójdzie do lekki po pas. Całkiem możliwe, ze względu na to, że to jest to młody chłopak, który dopiero będzie nabierał masy mięśniowej, ale też no, poczekajmy, bo całkiem możliwe, że wiesz, KSW wrzuci dwóch nowych zawodników i zestawi ich na przykład na 52 i automatycznie pojawi się znowu jeden dobry zawodnik, no bo tylko jeden może wygrać, więc tylko jeden dobry zawodnik, którego znowu każdy będzie tam gdzieś przymierzał do tego pasa, więc na spokojnie, no teraz jest taka chwilowa bieda w tej kategorii, tak jak była bardzo mocną kategorią, kiedy tam walczyłem, to teraz no... Ej, no, gdybym tak nie kochał pizzy, to aż bym tam strzelał, bo po prostu łatwiej. No, nie, łatwiej. Mi się wydaje właśnie, że trochę zawodnicy pouciekali od Saladina. Też część z nim po prostu przegrała. No. Znaczy, no, bądźmy szczerzy, no trochę wykosił. No, trójka no, przegrała. No, to troszkę wykosił. Ale to co takie macie pomysły dalej, bo jak Norman Sowa z wami wszystkimi wygra, to co, to pójdziecie do 7-7, do Roberto? Tak jak mówię, w mojej miłości do pizzy to nie jest problem. Nie, ale tak szczerze mówiąc, wiesz co, ja już do 6-7 na pewno nie zejdę, no bo już jestem trochę za gruby, za stary i już nie mam takich wariat w głowie jak kiedyś, żeby zbijać tyle kilogramów w tak krótkim czasie. 70 to jest kategoria, na którą jestem troszkę za lekki dalej, więc dalej będę zbierał masę i będę się trzymał tej 70 niezależnie od tego, jak mi pójdzie. No ale za to w 70 robi się piekielnie ciekawie, bardzo, no bo bardzo. Jest opcja zestawienia ciebie nawet z Marcinem Wrzoskiem. Wiadomo, że jest dalej masa osób, która zobaczyłaby ten rewanż, ten palec w oku, no ty się nie zgadzałeś się walczyć dalej, no ale przepisy jakie są, ale nie jestem za tego niedopowiedzeniem, ale jest materiał do rewanżu, do takiego starcia. Znaczy nie, no tam nie była palca w oko, to a, było, przepraszam, to, tak, po ciosie. To było dobre uderzenie Marcina Tomczyka. Przepraszam. Trzeba oddać. Ale rewanż, no pewnie. Bardzo się ucieszyłem, jak Marcin ogłosił, że idzie do 70. Jeszcze bardziej się ucieszyłem, bo walkę, kiedy ja poszedłem do 70, mówił, że właśnie uciekam przed kategorią 66. No i on chyba sam też ucieka teraz przed kategorią 66. Więc no fajnie by było zrobić rewanż z Marcinem, no na pewno to tak mam troszkę w głowie, ale no na spokojnie, najpierw trzeba wygrywać swoje walki i tam ja przede wszystkim chcę wygrywać walki i iść w stronę pasa, więc to jest moim priorytetem. Aczkolwiek jak gdzieś tam walka z Marcinem będzie po drodze. No. Domyślam się. No tego trostoku nie zapomnijmy nigdy. I chciałem jeszcze zapytać o rzecz, która też jest jakimś wspólnym mianownikiem, bo Gliwice, Mamet się żegna, Gliwice, Mamet powraca, ty jesteś na tych kartach, ale wiem, że takie starcia również ciebie interesują jako fana, więc chciałbym zapytać, bo to już nie jest ten Mamet i nie będziemy tutaj ściemniać, że to jest zawodnik, który skręcał wszystkim nogi i dusił jak leci. Tych parę lat jednak jest na karku. Wiadomo, że nie walczy w swojej kategorii i tutaj nie wiem, czy zdaję sobie sprawę od walki z Azizem Karaoglu 15 gal temu. Ostatnio Mamet walczył w kategorii do 84 kg de facto. Jak sądzisz, jak będzie wyglądał ten, no nie będzie powrót, na kilogram różnicy to już jest detal, ale czym jest faworytem z mistrzem? Nie, zdecydowanie nie jest faworytem, to chyba dobrze wiemy, że no, wieku nie oszukamy, tak? No, tutaj Mamet ma jeszcze ten problem, że to jest zawodnik, który zawsze bazował na koordynacji ruchowej, na timingu, na szybkości. No to są te rzeczy, które uciekają z wiekiem bardzo szybko, no najbardziej, bo jeżeli by to była kondycja, no to też idzie doświadczeniem jakoś tam oszukać, jeżeli była to siła, no to wręcz no, tym facet starszy, tym ta męska siła przychodzi tak naprawdę z wiekiem dopiero, więc tutaj by nie było problemu, no tak jak mówię, on tutaj bazował zawsze na tych niesamowitych szybkościach, wyczuciu dystansu, no i... No, mam nadzieję, że po prostu jest w formie i wierzę głęboko w to, że Mamet dalej jest zawodnikiem, który ma w sobie tą taką nieprzewidywalność i po prostu jest w stanie zaskoczyć nawet tak dobrego zawodnika jak Askam. Aczkolwiek, no nie ukrywajmy, no on jest zdecydowanym faworytem w tej walce, bo to on jest teraz mistrzem, on ma lepsze warunki, on jest w czasie treningowym, on moim zdaniem ma najlepszy teraz taki cykl
taki swój najlepszy okres, jeżeli chodzi o walki, więc na moment już go ma za sobą. Kiedyś zdecydowanie ma met, no teraz sercem ma met, ale kasy nie postawię, nie? Pewnie wiesz więcej ode mnie, nie miałem akurat okazji albo czasu zapytać o to na konferencji prasowej, ale wychodzi na to, że w tym roku, nie zależy jak Erko klasyfikować, ale nie zobaczymy żadnego freak fightu. 6 gal. No chyba, że klasyfikujemy, chyba nie, w sumie to nawet... No. Musimy o Szymona Kołeckiego, nie wiem jak interpretować, ale walczył z Mariuszem, a Mariusz nie jest freakiem. No chyba tylko Erko możemy zakwalifikować jako ten, ale to też, bo Mariusz dalej jest freakiem, więc znów mamy ten, nie ma takiego czystego freak fightu, czystej wody i to jest ta chyba dobra tendencja, nie wiem czy marketingowo dla KSW, ale na pewno sportowo i myślę, że fani też to powinni docenić, choć pewnie jeszcze tego nie przeliczyli i dalej się spodziewają jakiegoś freaka w Gliwicach. No biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy, to dziwna taka tendencja, aczkolwiek no na pewno fani, którzy domagają się sportowych rozpisek, no to będą zadowoleni, tak, no bo ja owszem, jestem zadowolony, bo ja lubię takie rozgraniczenia, że nie mam nic absolutnie do fejmu, bo też chętnie pooglądam i konferencje i tak dalej, tylko że wtedy oglądam to tak bardziej z przymrużeniem oka. Taki to jest, Najman to ładnie nazwał, około sportowa impreza, no tyle, że te około to jest bardzo, bardzo duże koło. Ja to bardziej traktuję jako imprezę rozrywkową. A tutaj jak jednak oglądam walki KSW, no to chciałbym ten sportowy poziom i ja akurat jestem zadowolony z tego, że nie ma jakichś freak fightów. O, telefon, proszę, tak. Nie wyciszyłem. Nie chwalmy też dnia przed zachodem słońca, no bo to 4-9 ogłoszone na razie na Gliwice. Wiadomo, że no, tak. Wygląda to nieźle w grafice, ale wiem, że to się często zmienia, ta kolejność, także nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale wydawałoby się, że jednak faktycznie tak będzie. To znaczy, wiesz, no nawet jeżeli trafiłby się jakiś jeden freak fight, no myślę, że to jest, wiesz, dla tych takich ortodoksyjnych fanów MMA, to jest dobry czas, żeby wstać i iść na przykład po piwo do lodówki, nie trzeba skorzystać z toalety. Jak ktoś tego nie chce oglądać, no chociaż wiemy dobrze jak jest z freakami, każdy mówi, że tego nie ogląda, nikt nie lubi, a potem każdy na ten temat dyskutuje. No to jest, ja to nazywam fenomenem Najmana, bo to też jest nazwisko, które się pojawi w każdej rozmowie, niezależnie z kim rozmawiasz i obojętnie ile go nie widziałeś, po prostu wcześniej czy później pojawi się temat Najmana, mimo że gdybyś spytał, czy ktokolwiek widział jakiegoś kibica, który jest deklarowanym kibicem Marcina Najmana, no to nie ma takiej osoby. A mimo to chłop przyciąga, fenomen, jeżeli chodzi o branżę, tak jak mówię, robienie show, rozrywkę i tak dalej, bo to jest około sportowe, bardzo około. Na sam koniec zapytam Cię o jedno chyba równie ciekawe, no myślę, że wiele nawet może ciekawsze trochę starcie Kołecki-Janikowski, tego się nie spodziewał nikt. Ja się też tego nie spodziewałem, bardzo mnie to zdziwiło. Ciekawe starcie. Teraz właściwie kolega mi napisał, kiedy wchodziłem tutaj do studia, że ogłosili te starcie. Postawiłbym kasę na Kołeckiego. No. Tak na pierwsze wrażenie. Muszę to przemyśleć i zastanowić się, jak dużą kasę, ale myślę, że tutaj warunki fizyczne mogą zaważyć. No, tak. A ile kasy udało się wygrać na Londynie? Bo bukmacherzy poupadali podobno. Właśnie ten. Udało się nie przegrać, bo byłem na FIWE i musiałem jechać szybko do domu i nie postawiłem. I bardzo dobrze, bo na Pietrzaka chciałem postawić tak, żeby się lepiej walkę oglądało. A. Bardzo fajnie się pokazał i tak dalej. Tak, tak. Nie tak jak ludzie go tam krytykowali, że słabe zastępstwo. No, ale na szczęście kasy też nie postawiłem, więc też nie poszło do tyłu. Nie pamiętam, kogo tam jeszcze chciałem obstawiać, ale no tutaj ta gala była bez kuponu. Dobrze, Arton, dziękuję Ci za poświęcony czas i za wywiad. Czekamy na Gliwice. Oczywiście przed tym oczywiście też Zagrzeb, także no będą emocje. Szykują się na razie 4 starcia, same petardy. Wszędzie ciężko wskazać faworyta, wszędzie wszyscy się zastanawiają, kto będzie, a takie rozpiski są najlepsze. Co jest zdrowia w tych ostatnich tygodniach. No, dziękuję Ci bardzo, dziękuję za wywiad. Dzięki.